Was serdecznie ponownie na moim kanale. Możecie już kojarzyć, wyglądam identycznie w tym samym ubraniu, tak jak w poprzednim filmie, ponieważ siedząc nagrywam dwa filmy pod rząd. Tego dnia nagrywam taśmowo. I kto jeszcze nie widział, to właśnie ostatnim filmem jest Snapchat Q&A. Pojawi się tutaj w kartach na górze. A dzisiaj nagrywam dla Was bardzo fajny, luźny tag. A jest to tag pod tytułem YouTuber od podszewki. Ja ten tag zobaczyłam u Corneli, czyli u Kaki Coco, Kaki Makeup. I ja nie zostałam otagowana, ale doszłam do wniosku, że tag jest naprawdę fajny, więc dzisiaj jedziemy z tym tagiem. Już patrzę na pytania. Pierwsze pytanie to jest, od jak dawna oglądasz YouTube? Sądzę, chyba zaczęło mi się to... O Jezu, nie. Zaraz Wam powiem, bo kolejne pytanie będzie się dotyczyło pierwszego filmu. To ja zaraz zobaczę. Na pewno będę oglądać YouTube'a ze 4 z 5 lat. I właśnie kolejnym pytaniem, z tego co widzę, kolejne pytanie to jest, czy pamiętasz, jaki film jako pierwszy zobaczyłeś na YouTube? Nie pamiętam, który dokładnie pierwszy widziałam film, ale to był film związany z makijażem, ale pamiętam, kogo to był film. I to był film Kamili Coelho, nie wiem jak się wymawia takie nazwiska, i właśnie ja widziałam jej takie stare tutoriale makijażowe. Widziałam właśnie te tutoriale makijażowe i od tamtego momentu właśnie nie dość, że zaczęłam oglądać YouTube, to zaczęłam się interesować właśnie takimi kanałami typowo urodowymi. Szalenie podobały mi się właśnie jej makijaże i widzę, że to są filmy sprzed 4, nawet 5 lat. Więc mniej więcej tyle oglądam YouTube'a i mniej więcej w takim okresie czasu i na pewno na tą osobę natrafiłam jako na pierwszą. A z tego co pamiętam, na pierwszy polski kanał jako właśnie taki makijażowy natrafiłam na Zmalowaną najpierw. Od kiedy nagrywasz? To już było w jakimś Q&A. Znaczy na pewno w tym moim pierwszym Q&A było. Ja nagrywam od sierpnia roku 2014, więc będzie mniej więcej półtora roku w tej chwili. Czy znasz innych YouTuberów? Tak, parę osób znam parę osób i znam je dzięki właśnie YouTube'owi. I naprawdę jest to bardzo fajne, pozytywne doświadczenie, jak spotykasz taką osobę po raz pierwszy i wiesz, jak ona mówi, wiesz, jak ona się zachowuje, wiesz, jak ona wygląda, ale tak naprawdę na żywo widzisz ją po raz pierwszy i niby tą osobę znasz, ale po raz pierwszy ją tak jakby namacalnie dotykasz. Więc niesamowite to jest wrażenie, ale tak, znam parę osób i mam nadzieję, że wiele, wiele osób jeszcze poznam. Naprawdę chciałabym wiele osób jeszcze poznać i jest to naprawdę mega pozytywne doświadczenie. Z kim byś chciał nagrać film i o jakiej tematyce on by był? Jeżeli bym miała nagrać film, to chciałabym raczej wystąpić u kogoś i żeby to był kanał o typowo takiej śmiechowej tematyce. Na przykład na pewno zajebistym doświadczeniem by było, jakbym u faceta, który nazywa się Bart Baker, coś takiego. On nagrywa właśnie typowo takie parodie teledysków. Robi po prostu mistrzostwo i na pewno bardzo chętnie wystąpiłabym właśnie w takim filmie, gdzie właśnie są parodie albo w jakimś takim typowo komediowym. Nie wiem, jakoś się w sumie tak nigdy nad czymś takim nie zastanawiałam, ale jeżeli miałabym wystąpić z kimś, to bym chciała wystąpić u kogoś i w jakimś takim typowo śmiechowym filmie. Przez którą youtuberkę chciałabyś być pomalowana? Powiem Wam, że to jest takie pytanie, to jest specyficzne pytanie, ponieważ ja w ogóle nie lubię, jak ktoś się dotyka do mnie. Ja jeżeli mam być pomalowana, to tylko przez siebie. Jeżeli bym miała być przez kogoś pomalowana,
to mogłabym być pomalowana na przykład przez Jaclyn Hill. No, przez nią mogłabym być pomalowana, bardzo lubię jej styl. Może nie tyle co youtuberkę, bo Karolina nagrała może ze dwa filmy, ale muszę któregoś dnia zrobić wyzwanie i Karolinę Matraszek, Karolina, pozdrawiam Cię i w tej chwili Cię wyzywam. Któregoś dnia musimy się umówić i pomalujemy się faktycznie nawzajem we dwie. Ja pomaluję Karolinę, Karolina pomaluje mnie. To sądzę, że to by było dobre. W domu którego youtubera chciałabyś pomyszkować? Ja w ogóle nie mam czegoś takiego, że chce mi się plądrować czyjeś mieszkania, czyjeś szuflady. Jestem ciekawska, jak ktoś mieszka. Jeżeli bym miała właśnie, nie wiem, już tak naprawdę gdzieś pojechać i poblądrować w czyimś mieszkaniu, to mogłabym pojechać albo właśnie do Jaclyn Hill, albo do Nicole Guerrero, nie wiem też jak się wymawia to nazwisko. One mają naprawdę wielgachne kolekcje kosmetyków i jeżeli mogłabym bezkarnie w tych wszystkich Alexach, beauty boxach po prostu myszkować, to mogłabym u nich pomieszkować, tak? Ale tak to raczej tak, nie wiem, jakoś ja tak nie za bardzo, żeby u kogoś być, plądrować, sprawdzać, co, nie, jakoś tak nie bardzo. Ósme pytanie, jakie filmy najchętniej nagrywasz? Najchętniej nagrywam filmy typu właśnie takie gadane. Gadane filmy najlepiej mi się nagrywa, bo pierwsze nagrywa mi się je stosunkowo szybko i później bardzo łatwo mi się je obrabia. Jestem w stanie obrobić je 2-3 razy szybciej niż tutorial makijażowy. I no nie chcę powiedzieć, że tutorialu makijażowego nie lubię nagrywać, bo tak samo bardzo lubię nagrywać właśnie makijaże i też je lubię obrabiać, tylko po prostu takie filmy są już typowo bardziej pracochłonne, czasochłonne. Więc każde filmy lubię nagrywać, ale właśnie filmy typu chat make-up, ulubieńcy, czy właśnie taki, nie wiem, tak, czyli typowo gadane, lubię najbardziej nagrywać. Czym jest dla Ciebie YouTube? Ja to traktuję jako moją drugą pracę, która nie przynosi mi dochodu. Powiedzmy w ten sposób. Sądzę, że są osoby, które myślą o tym pewnie, że o, jestem youtuberką, hajs jakiś tam mocny zgarniam. Nie zgarniam mocnego hajsu, powiedzmy, że wpadają mi jakieś tam pieniądze, ale to nie są pieniądze, z których mogłabym się utrzymać. Więc filmy, kręcenie filmów i właśnie ich publikowanie traktuję jako drugą pracę, jako hobby, któremu naprawdę się oddaję. Sądzę, że wiele osób na moim miejscu już dawno by po prostu z tego zrezygnowało, bo no jest to przedsięwzięcie naprawdę czasochłonne, trzeba poświęcić na to naprawdę wiele czasu, wiele pracy, energii, również i nerwów, bo możemy się napracować, możemy włożyć w sprzęt, we wszystko kupę pieniędzy, a ktoś pod filmem Ci napisze chujowe albo unsub. Więc Ty się możesz starać, a może być nie widać efektów. Ja wychodzę z założenia, że ciężka praca popłaca, i ja dosłownie zapieprzam. Ja jestem jak mały samochodzik, ja latam w tą i z powrotem. Często po prostu zarywam noce ze względu na to, żeby się wyrobić i z moją normalną pracą zarobkową, jak i z filmami. Więc sądzę, że robię to naprawdę z głębokiej pasji i z tego, że przynosi mi to radość. I Twoja YouTube'owa wpadka. Na pewno wpadką YouTube'ową moją jest to, że pierwsze filmy w ogóle, jak one wyglądają, że są nagrywane właśnie na takim pomarańczowym tle. Następnie chciałam pobawić się trochę światłami i jeszcze mocniej podbiłam efekt tego, że mam pomarańczowy pokój, więc naprawdę dopiero jak wiele przejrzałam filmów, co jest potrzebne, filmów, tutoriali, wszystkiego takiego, informacji w Google, na blogach, wszędzie po prostu szukam. Jak dopiero się dowiedziałam, jaki musi być kolor ścian, jaki musi być w ogóle kolor rzeczy w pokoju, jaki musi być bilans bieli, jakie musi być oświetlenie, gdzie co musi stać, to jest po prostu dla
dla kogoś, kto dopiero zaczyna i w ogóle nic o tym nie wie, to jest po prostu rozwalające banie. To jest masakra. I ja się wszystkiego tego uczyłam stopniowo i widać, jakie błędy ja popełniałam w tych filmach. Teraz cieszę się z jakości moich filmów, ale wiem, że prędzej czy później dalej będę dążyła do czegoś lepszego. Dokupię jakieś pewnie kolejne lampy, pewnie wymienię aparat, pewnie coś tam jeszcze powymieniam i będę dążyła, żeby te filmy były coraz to lepsze. Przede wszystkim właśnie ta jakość, to oświetlenie, to wszystko będę dążyła, żeby to było coraz lepsze. Jedziemy dalej. Czy trafiłeś na produkt ogólnie polecany na YouTube, który u Ciebie okazał się bublem? No w sumie tak, no są takie rzeczy. Na pewno mocno polecany był, to był w ogóle szał, tak? Opinie i tak były podzielone co do tego, ale bronzer z Bourjois, ten czekoladka. Wiele osób go zachwycało, że naprawdę jest świetny i do opalania, i do konturowania, i że w ogóle wow. A tak naprawdę on jest pomarańczowy, jest bardzo pomarańczowy, u mnie się nie sprawdza. A, na przykład paleta do konturowania z Anastazji Beverly Hills, ta oryginalna pierwsza, ta pudrowa. Pod wpływem YouTube'a ją zamówiłam, ponieważ, o Jezu, jaki to był szał na to. To był naprawdę ogromny szał i jakoś tak wielką miłością do niej nie pałam. Nie jest zła, można z nią zrobić wiele na twarzy, ale no nie jest tak idealna, jak ją wiele osób reklamowało i jeżeli miałabym ją kupić drugi raz, to bym jej nie kupiła. Podkład z Vichy Derma Blend. Ja mam prawdopodobnie tą starszą wersję tego podkładu, ale on u mnie też się nie sprawdził. Pomimo tego, że ma fajne krycie, ładnie zachowuje się na twarzy, to niestety szybko mi się ścierał, tym bardziej w zimie ja go nosiłam, no i kurtka, nie kurtka, szalik, od razu wszystko mi z twarzy schodziło, więc muszę spróbować tej nowej wersji, ale ta w poprzednim opakowaniu nie sprawdzała się u mnie. Kolejne pytanie, czy chciałabyś, aby YouTube stał się Twoim źródłem utrzymania? Powiem tak, z pewnością chciałabym, aby YouTube, kręcenie filmów i robienie takiej swojej pasji dawało owoce finansowe, tak? Żeby dawało mi to pieniądze, ale nie chciałabym, żeby to było główne źródło utrzymania. Jeżeli bym miała z tego naprawdę mocne, duże pieniądze, to by było fajnie. Mogłabym mieć nawet większe pieniądze niż zarabiam w pracy takiej normalnej, wychodząc z domu. Mogę zarabiać większe. Dla mnie nie ma problemu, człowiek z pieniędzmi to człowiek szczęśliwy, ale nie jest to moim celem i chciałabym za wszelką cenę, dopóki będę mogła, pogodzić i pracę normalną i pracę na YouTube. Nawet jeżeli w przyszłości będę mieć dobre pieniądze z YouTube'a, za które będę mogła się utrzymać, a będę w stanie pogodzić normalną pracę z filmami, to będę chciała cały czas dalej pracować w normalnej pracy, niezależnie czy te pieniądze w normalnej pracy będą większe czy mniejsze. Mam świadomość tego, że wiele osób rzuca normalną pracę ze względu na YouTube, ponieważ wokół filmów nie kręci się tylko to, że jednego dnia nagrywasz film, obrabiasz go i go wrzucasz na serwer. Jest też wiele współpracy, wiele spotkań biznesowych. Trzeba być dyspozycyjnym, trzeba mieć czas, aby to załatwiać. I ja rozumiem, że wiele osób, które właśnie prowadzą YouTube'a i z niego żyją, to nie pracują też gdzie indziej, ale mówię, dopóki będę w stanie i będę mogła czasowo to wszystko połączyć, tak jak w tej chwili właśnie funkcjonuje, to będę chciała na pewno dalej pracować normalnie, zarobkowo, wychodząc z domu, wsiadając w autobus, jadąc na 8-10 godzin, zrobić swoje, wrócić do domu i robić dalej YouTube'a. I ostatnie pytanie to jest wymarzony sprzęt do nagrywania. Wiele rzeczy, które już miałam wymarzonych, naprawdę już mam. Nie chcę nawet myśleć o tym, ile pieniędzy poszło w sprzęt, ponieważ są to naprawdę drogie rzeczy. No mam nadzieję, że właśnie kiedyś mi się to zwróci. Cały ten sprzęt, który włożyłam właśnie po to, żeby wyszedł chociaż nawet taki jeden
film, to naprawdę jest tu włożone dużo, dużo pieniędzy. Jestem bardzo wdzięczna mojemu ojcu, że pomógł mi na wstępie, że pierwsze, co najważniejsze i najdroższe, pomógł mi w kupnie aparatu, bo no, bez ojca sądzę, że bym po prostu nie ruszyła. I później stopniowo wiele, wiele rzeczy po prostu dokupywałam, wymieniam na nowsze, staram się to wszystko zupgrade'ować. Na pewno za jakiś czas, jak już dojdę do wniosku, że wszystko, co chcę ze świateł, tła i takich rzeczy dookoła będę miała, to będę chciała zainwestować w nowszy, lepszy model aparatu. Marzy mi się Canon 70D, ewentualnie jakiś jeszcze wyższy model, ale raczej nie te półki cenowe, ale już właśnie szukając mniej więcej różnic, już jestem w stanie sobie wyobrazić i wiedzieć, do czego wyższy model będzie mi potrzebny i jaką zrobi mi różnicę, w jaki sposób poprawi jakość moich filmów. I ja właśnie kupuję sprzęt w tym momencie, kiedy jestem już świadoma tego, co to mi da. Ja nie kupuję sprzętu, jak ktoś mi pisze, że to musisz mieć dlatego, bo to daje to, to musisz mieć, bo dlatego to daje to. Ja robię naprawdę duży, wielki research i jak wiem, co konkretna rzecz, w którym miejscu ustawiona mi da, to dopiero to kupuję. Na pewno w krótszej, bliższej przyszłości będę chciała kupić sobie obiektyw 50 portretową, ponieważ ona daje bardzo ładny efekt, a no już za dłuższy okres czasu, nie wiem, może za rok, może za półtora, może za dwa, będę chciała wymienić tą puszkę, czyli aparat na model lepszy, wyższy i niestety droższy. O Jezu, się nagadałam dzisiaj, dwa filmy pod rząd nagrałam. Snapchat Q&A, który mieliście szansę obejrzeć wcześniej, tu jest w kartach na górze. I dzisiejszy właśnie tak. Nagadałam się, jestem szczęśliwa, mam nadzieję, że tak przypadł Wam do gustu. I nie będę tagować konkretnych osób, taguję Was wszystkich. Wszyscy ci, którzy kręcicie YouTube'a, kręcicie filmy, taguję Was, jeżeli tak Wam się spodobał. To Was wyzywam, macie ten tak nagrać. I to by było na tyle. Widzimy się w moim kolejnym filmie i do następnego. Na razie.